podebrać ją? Czy ty będziesz podbierał? Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jezioro Żarnowieckie, 4 lipca, pierwszy dzień pełni. Andrzeju, powiedz mi, co się ostatnio zmieniło od mojej ostatniej wizyty? Jakie ryby ci powychodziły? No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że kilkanaście metrówek. 111, 110, kilka takich metrówek normalnych. Czyli Żarnowiec odpalił? Najlepszy dzień to było 12, dwa dublety. Już jest dobrze, jest co robić. Największa 120 na drugiej łodzi, jak na dwie łodzi pływaliśmy. Są. Myślę, że dzisiaj trzeba ten tegoroczny rekord poprawić. Pierwszy dzień pełni, słuchajcie, jest to. Daje do myślenia. Jak patrzę się w swoje statystyki, najwięcej mam tych rekordowych ryb właśnie zrobionych w pierwszy dzień pełni. Czy akurat dzisiaj, jak jechałem do ciebie, znowu się rozprułem. No, to łysy tak walił, z lewej strony go cały czas miałem, ale tak walił mocno, że tragedia. Także no pełnia, no zobaczymy. Pełnia pełną gębą. Bardzo proszę. Jak mam coś kawera, to ci nie powiem. Co moje skorzenie z pełnią. Pozdrawiam wszystkie kobiety. Dzisiaj przekażę Andrzejowi wszystkie komentarze, które były pod ostatnim filmem związane z konkursem na tytuł książki. To będzie, no nie wiem, biografia albo przewodnik. No mniejsza o to. To już jest Andrzeja tajemnica. Na razie tego nie zdradzamy. Więc Andrzej w najbliższych dniach wybierze najlepszy tytuł, jaki mu się spodoba. Będzie tytuł właśnie tej książki. No i zwycięzca, tak jak żeśmy mówili, popłynie z Andrzejem. Jeden dzień pływania z Andrzejem, to jest przewodnikiem na Żarnowcu. Więc myślę, że tam Andrzejowi damy z tydzień, powiedzmy, prawda? No tak to musisz tak sobie przejrzeć wszystko, przeanalizować, zobaczyć. Więc Andrzejowi damy z tydzień na wybranie najlepszego komentarza. No i ogłosimy go później u nas oczywiście na kanale, na YouTubie, na WND Fishing Team. Tak, Andrzeju? Powtórz. No dobra, to teraz moja kolej. Bo uderzenie na pewno było, tylko bardzo delikatne. Bardzo delikatne uderzenie. Ale ciepły ten wiatr, powiem ci, że się robi. Ale nie, robi się ciepły. Westin powinien więcej robić przynęt trollingowych, nie? Narkotyki, no. Bardzo dobre. Batony wołowinowe. A ja sobie szybkie. Kurde, jak mnie to ruszy. Spróbuj, w plecionie Majki to już teraz sprzedaje. Tak? Tak, tam chyba jakąś nawiązali współpracę. Kuśko, to jest trzepie, jak nie wiem co. Trzepie?
O, haha! Bizner się cieszy jak dziecko! Też pewnie sporo ludzi mnie będzie się pytało, a skąd wiem, że kotka z kotka też jest tak już? Tak, żeby nam to liczyć. Jo! Tak, jeszcze jeden ze swoich zdjęcia. Powiedzmy, że to może tak. Dokręcamy hamulec, zrywamy planer i jedziemy, żeby łowca mógł wyciągnąć rybę. Skąd wiesz, że jest brzydko ryba zapięta? No tak w taki bardzo charakterystyczny sposób, tak krótko trzepię pyskiem. Żeby ci chodzi, pokazała za nim zlepę. Jak to niektórzy powiedzą, że a się prawie wędka nie wygina, ale wędka jest do 200 gram. Ale słuchajcie, ciężka jest ta ryba. Co będzie potrzebny ten podbierak, wiesz? Zobacz, malutka, ale się kręci. Jest na piciwak zapięta? Z boku już nawet. Żerować, a jak ty pokażesz teraz, że tu praktycznie nic nie ma, wiadomo, że to tylko ta ryba wzięła z ciekawości, z agresji, ktoś tam była zainteresowana, trąciła pyskiem i gdyby nie szybka reakcja. To już dobra, tak sobie. Dobra, dobra, nie, każdy facet wie. Nie dopisuj sobie. Kochanie. Nie dopisuj sobie. Kochanie, dobra, skąd te cwaniactwo? Jakie cwaniactwo? Zawsze powtarzam, że jestem najlepszy. Zobacz, już tak jak teraz łowimy tą techniką, to nie ma szczypaki na tych dużych głębokościach. Uważam, to jest jedna z najtrudniejszych technik po szczypaka, jak nie najtrudniejsza. Jest ciężko trafić w to pasmo wody, jak one tam chcą. Mało brań jest, tak? I żeby wyciągnąć jakikolwiek wniosek, trzeba się napływać. Pamiętam tak, słuchaj, jak bardzo dobrze biorą, jak jest wszystko dobrze ustawione, to średnia brań wychodzi tak co półtorej godziny na cały dzień pływania. To jest, kurde, to jest... No to sobie można wyobrazić, jak ciężko złowić te ryby, tak? Zresztą łowimy, staramy się łowić duże ryby, a nie skróty. Dużymi przynętami. Nagrywasz? Przestań! Ej! Wiesz, Andrzej, ja będę się cieszył nawet jeżeli ty tutaj z dorożki, wiesz, walniesz... Tą. 120. Tą czy tą? Tą, jak tam chcesz. Słuchaj, nie, no taka prawda. I wiesz, ja się będę z tego cieszył. Ja nie przyjechałem tu, żeby rybę złowić, chłopaku. Synek. Słuchaj, jak tutaj z restrykcjami trójkę, słuchaj, to jest nasz wspólny wynik. I na to pracujemy, żeby były te ryby. Wszystko w temacie. Albo wiesz, z dna. Nie idzie, bo muruje też, wiesz? Nie no, raczej idzie, wiesz? Bo teraz to już z planerem idę, nie? Tak. Może nawet nie ma 80. Nie ma. Oczywiście, że tak. Andrzejku, w wodzie ją wypniemy. Za głęboko. Za głęboko ma? Wybieraj.
również jest sporo pytań o łódkę Andrzeja. Także to jest Dawid Kowalczyk ze Szczecina, producent. Kolejna ryba nam spadła. To już piąta? Szósta. Nie, a wcześniej te lizania kurde. No. Nie, no jest bardzo dużo kontaktów, ale one naprawdę jakoś delikatnie biorą. No bo, no tak, coś tam, coś im tam do końca nie pasuje. Już każdy wie, jak wygląda atak szczupaka, jak otwiera tą, ten pysk. Co pierze, coś, coś takie wydaje wielkie. Zasysa, podciśnienie się wytwarza, kurde, i zasysa. A to one robią tak, kurde, ja bym chciała, ale ja nie mogę, bo mnie boli, bo to. Najlepiej to się w głowie pierze. A niestety to. I to nas w tych rybach pociąga. Nie wiem, wkurzyłem się. No to była knaga, dosłownie knaga, no. Widziałeś, jak ten kij chodził? No kurwa, ty to prawie tańcował ci na tej łódce bez ciebie. No. Słuchaj, a wiesz co w ogóle, co to jest? Trzeba zmienić temat, kurde, rozmowy, bo to ja już tutaj dzisiaj przysiadam. A mówiłem, że stały, kurde, dwa... Może wyciągnę, bo pewnie kotwice są wypięte. Czekaj, tak. A wiesz, to jest knaga? No. Po kaszubsku? Krowa. O, no to była taka knaga krowa. Tym razem, Andrzej, włączyłem kamerę. Mam nadzieję, że ten klot siądzie i będzie wcięcie zajebiste. Przed chwilką Andrzej się dowiedział, że jego dobry kolega z ręki złowił 119 cm grubą mamuchę. Piękny pajk. No i niestety w tym momencie został wykasowany jego numer z komórki. Andrzej go wykasował, już nie są kolegami. Nie, żadnych kumpli. Nie ma kumpli. Nie ma, nie ma. Będę przeklinał. Koniec koleżeństwa. Robimy z Andrzejem jeszcze jedno ostatnie napłynięcie. Przed spłynięciem do portu. A czemu ty mówisz za kapitana? No tak żeśmy się umówili, kapitanie. Jak będzie ryba, to będzie wspaniale, ale czy będzie ryba, nie wiem. Ja zrobiłem jeszcze jedno kółko. Jesteś kawał, czy nocy się zerwałeś? No ja do Andrzeja przyjechałem, słuchajcie, wyjechałem. Zdałeś? Do Andrzeja przyjechałem o czwartej. Nie, o 3:30 byłem u ciebie, prawda? 3:30. No, 3:30 byłem u Andrzeja. Mamy godzinę, którą? 16:30? Jakoś tak. 16:39. No, a ja jeszcze mam 400 km do domu. Dobrze, Andrzeju, już pilnuję wędki. Jestem przygotowany do zacięcia. Gotów? Gotów, ogień. No, buja. No w końcu się uświetliłem. Właśnie Andrzej odebrał telefon z informacją, że na drugiej łódce, z informacjami, że na drugiej łódce mają chłopaki 8 odprowadzeń, bo łapią z ręki i ile ryb wyszło? 90 cm ryba. I 3 mm, tak. 90 cm ryba wyszła. No i mówił krótko. I, no ironii, bo byli u nas ile? No ze 40 minut temu, no to powiedzmy łowią, nie no, zanim napłynęli. Nie no, nie, no, nie. Godzinę? No, ponad godzinę, bo zrobiliśmy tak. No dobra, okej, okay, no to przesadziłem. Byli u nas godzinę temu, więc no zanim dopłynęli, no to powiedzmy 40 minut łowią. Mieli 8 odprowadzeń, na 3 ich jest, 8 odprowadzeń i jedną rybę 90 cm. Tak? To co widzieli z odprowadzeń przy łódce.
Także ryba się troszeczkę ruszyła, aktywowała. My też liczymy, że i u nas jakieś 100 plus siądzie. Mam nadzieję, że się uda. Wymarzone. Wymarzone. Zamarzone. A nawet jeżeli się nie uda, to i tak... Na przykład, słuchajcie, jest tu warto przyjeżdżać, tu Żarnowiec, tu się oddycha. Tu się czuję wolny. Pozdrowienia dla wiadomo kogo. Na Żarnowcu wyszły ryby 119 i 125 cm. Olbrzymie szczupaki. I tym wspaniałym akcentem kończymy. Nie chcę. Andrzej, cicho bądź. Zapraszam do Andrzeja nad Żarnowiec. I oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału i zostawienia lajków, łapek w górę. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej, chcesz tak w obiektyw jeszcze? Zwłaszcza jak pokażesz tutaj to zbliżenie. Nie pokażę, bo to za dużo ludzie by widzieli.